Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. Jak widzicie, za nami ciemno, noc i to jest czas, aby przygotować girlandy, czyli ozdoby świąteczne, jak to mówią, DIY, bo kupiłam całą girlandę, bombki i z racji, żeby to składać, to jestem mistrzyni DIY. Na samym początku chciałabym was serdecznie zaprosić do subskrypcji i zostawienia kciuka w górę, bo naprawdę może ci się spodobać ten film, więc będzie mi bardzo miło. I jeżeli skomentujesz, jakie ty masz pomysły na jakieś ozdoby świąteczne i zaaranżowanie domu w takim klimacie istnie X-masowym, to koniecznie daj znać w komentarzu, a my przechodzimy już do sedna sprawy. Tak się strasznie jaram, tak się strasznie cieszę. I tutaj mamy pierwszą rzecz. Ja już sobie lampki na nią nałożyłam. Ciepło mi jest tak, że aż normalnie jestem spocona. Ale patrzcie, jak to ładnie świeci. I zastanawiam się, czy by nie dołożyć tutaj jeszcze jednych. Kochanie, co myślisz? Nie, mamy dużo ich jeszcze. A mamy bardzo dużo lampek. Zatraciłam się w kupowaniu lampek i mam jakieś 16 kompletów. Tam mam tego więcej. Brałam lampki na baterie, które świecą, wiecie, po pstryknięciu, ponieważ tam, gdzie chcę dać te girlandy, nie mam wejścia do kontaktu. Jest on zbyt po prostu daleko koło kapu, więc stwierdziłam, że takie rozwiązanie będzie całkiem spoko, a że mogę to ukryć. Prawie. O nie, lampki. To całkiem fajnie. Zawsze zakładam lampki, gdy świecą, ze względu na to, że wtedy wiem, gdzie je dałam, ile ich mam i gdzie mam jakąś dziurę, więc ja uważam, że ona robi tak. Dzisiaj Alitosa będzie układała girlandy, tutaj, tak? Alitos, jak ci się podoba? Tutaj musimy mieć same lampki. Ja bym jeszcze lampek dołożyłam, takie lampki i tu jest. Wpadłam w szał zakupowy kokardek. Mam jeszcze takie coś. No, więc też będziemy wkładać. Z racji, że porobiłam sobie takie nieudolne kręćki, to będzie mi się to lepiej zakładało. Bombki, bombki i jeszcze raz bombki. Cały salon jest w brokacie, ja jestem w brokacie. Jakbyście widzieli mojego męża, to też jest w brokacie. Jakie to będzie piękne, jakbym miała teraz jeszcze te schody i na schodach ten oparcie, jak się nazywa. Musimy zrobić barierkę. Jest piękna, naprawdę. To, że ona jest tak ścinane, te gałązki, przez to wygląda jak prawdziwa choina, no nie? To co, próbujemy z łańcuchem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W kominku nie napalimy, a kiedyś, jak były choinki, to palili na nich świeczki, prawdziwe świeczki i palili i nikt nie mówił, tylko był świąteczny klimat, to palili świeczki na prawdziwe na choinkach i cała rodzina nie rozmawiała. Wszyscy patrzali, czy choinka się nie jara. My pod kominek daliśmy maty z IKEA, które dawaliśmy do szuflad i to są skrawki, które nam pozostawały i Krzyś zostawił, że może się przydadzą i tak, to jest ich czas, aby zabezpieczyć nam kominek, także kładziemy. Tak, mam tego mało. I kto jest winowajcą? Alita, co zrobiłaś? Kto to zrobił? Wolno to tak? Alita, mówię do ciebie. Czemu to zrobiłaś? Przecież to jest nie do jedzenia, to jest sztuczne, tuczku. Ty. Kto to zrobił? Nie ty! To nie ona! Nie, ja! Most wonderful time of the year. Dobra, mamy pierwsze girlandy, czyli kominek jest już załatwiony, strasznie się cieszę. Okap wygląda przepięknie. I teraz zostaje nam tutaj te karnisze, które mamy nad sobą dookoła choinki. Zastanawialiśmy się, czy je robić, ale chwilę temu przyłożyliśmy na szybko tą girlandę i wygląda naprawdę fajnie, już nie ozdobiona. A ozdobiona będzie wyglądała jeszcze ładniej, także lecimy z lampkami. Taki element zostanie spuszczony z karnisza, żebyśmy mogli sobie te lampki włączyć bez problemu. Dobra, girlanda jest fest długa, patrzcie. Szybciej tnij, szybciej. Wszystko to chciałam przyjść. Ale tam? Skąd miałaś taki pomysł? Ładna uroczystość, fajnie. Po co ja to będę robić? Dla męża swego. No, dobrać, no. Ale to od razu ci się kończy w głowie, tak? Zadziałało. Władcy swego. No nie trafię! No właśnie raz. Kamehameha. Kamehameha. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak podobały się te nasze inspiracje domowe. Dajcie znać też, co u was w domach zagościło, a może oznaczcie nas na Instagramie, a my chętnie zobaczymy, skomentujemy, już nie mogę się doczekać. I co? Ja was pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę wam cudownych, wesołych świąt i do zobaczenia już za niedługo. Pa!